Mamy dane dwa wektory w R3 i mamy podprzestrzeń rozpiętą na tych dwóch wektorach. Tutaj zastosowałem dwie spotykane notacje. I naszym zadaniem jest znalezienie rzutu ortogonalnego na tę podprzestrzeń V. Prawda? To wszystko jest zawarte w R3. No i teraz wiemy, w ostatnim filmie było, że jeżeli mamy V bazę ortonormalną, to ten rzut jest dosyć łatwo obliczyć, prawda? No to sprawdźmy, te wektory jakoś takie są, być może one są ortonormalne, czyli policzmy iloczyn skalarny V1 razy V2. To jest ile? 1 trzecia, czyli to jest tak 2 dziewiąte, tak, plus 2 razy 2 dziewiąte i tu jest 2 trzecie, raczej minus 2 dziewiąte, minus 4 dziewiąte, tak, bo tu jest 2 razy minus 2, czyli to jest 0. Czyli one są prostopadłe. Teraz długość V1. V1 to jest co? 1 dziewiąta plus 4 dziewiąte plus 4 dziewiąte. No to to jest 1, prawda? Czyli długość V1 ma 1, a długość drugiego jest tak samo, dlatego że pojawiają się te same, prawda? Jest dwa razy, moduły są tylko ważne, prawda? Bo to i tak podnosimy do kwadratu. Czyli to jest to samo, co V2. V2. Zatem V1, V2 to jest baza ortonormalna w podprzestrzeni V. I wtedy wiemy, w poprzednim filmie był tego dowód, że wtedy macierz rzutu na tę podprzestrzeń to jest A razy AT, gdzie A to jest macierz utworzona właśnie z wektorów tej bazy V1, V2. No dobrze, i teraz przeliczmy to, czyli tak, A to jest właśnie 1 trzecia, 2 trzecie, 2 trzecie, 2 trzecie, 1 trzecia, minus 2 trzecie. No i teraz trzeba pomnożyć przez AAT, może od razu napiszmy AAT, to jest A. A te, no to musimy macierz transponowaną, czyli tak 1 trzecia, 2 trzecie, 2 trzecie i drugi wiersz to jest druga kolumna tej macierzy, czyli 2 trzecie, 1 trzecia, minus 2 trzecie. Czyli teraz tak, może 1 dziewiątą wypiszę przed całą tą macierzą, wyłączę 1 trzecią stąd, 1 trzecią stąd, czyli będę miał 1 dziewiątą i teraz będę miał macierz. No to będzie macierz 3 na 3, prawda? Bo to ma być macierz, która działa w R3 i z R3 w R3. Czyli to, no i teraz w takim razie już o tych mianownikach zapominam, tak? Czyli mam 1 razy 1 plus 2 razy 2, czyli 5. Potem jest 1 razy 2 plus 2 razy 1, czyli 4, tak? Tak? Potem jest 1 razy 2 minus 2 razy 2, czyli minus 3. Potem jest 2 razy 1 plus 1 razy 2, tak? 2 razy 1, czyli 4. Prawda? Ta macierz musi być symetryczna. To kiedyś też przy jakiejś okazji omawiania tej macierzy rzutu ortogonalnego, że taka macierz jest symetryczna. No i co więcej, jej kwadrat jest równy niej samej. Prawda? To jest macierz rzutu ortogonalnego. Czyli tak, dobrze, tu jest teraz 2, 2. To jest 2 razy 2 plus 1 razy 1. To jest co? 5, prawda? I potem jest 2 razy 2, to jest 4, minus 1 razy, to jest 2. No i teraz tu jeszcze trzeci wiersz, czyli tak, 2 razy 1 minus 2 razy 2, czyli 2 minus 2 razy 1, 2 minus 4, czyli minus 2. Oho, to coś tutaj chyba jest źle. Aha, bo tu jest, prawda, było 1 razy 2 minus 2 razy 2. Czyli 2 minus 4, czyli minus 2. Przepraszam, tu było, czyli dobrze jest jednak to przeliczyć, no to tak to jest minus 2, tak jak powinno być, prawda? Dobrze, potem jest wyraz 2, 3, czyli 2 razy 2, czyli 4 minus 2, czyli 2, dobrze, tak jak jest tutaj. No i potem jest 2 razy 2, to jest 4 plus 4, tak, plus 2 razy 2. Czyli 8.
No dobrze, czyli widzimy, tak jak mówiliśmy, że w przypadku posiadania bazy ortonormalnej w podprzestrzeni obliczenie tego rzutu, no, jest dosyć prostą operacją.